Słonkę kochamy w kolejnym dniu vlogowania. Mamy godzinę 9. Ja już zdążyłam wrócić z ryneczku witaminki, dlatego że musiałam zakupić kilka rzeczy, ponieważ będę robiła taką imieninową sałatkę, nie swoją, mojego brata, dla brata. I słuchajcie, co ja będę miała? Jajka, które ugotuję i pokroję. Ciemny makaron, pełnoziarnisty, dlatego że ciemny, żeby się kolorek odróżniał. Będzie ugotowany brokuł, będą piersi z kurczaka w grosie, groszek, kukurydza, sprażę ziarna dyni i słonecznika. Po kawałku kupiłam, jeszcze dla słodkości dodam kawałek żurawiny i mam, znika na chwilę jestem, ananas. Już w kawałeczkach, także fajnie. No i tak to, taka będzie mieszanka, oczywiście po prostu doprawiona. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem Wam, jak zrobię, sama jestem ciekawa. Bardzo ładny jest dzień, bardzo fajnie się czuję, naprawdę są, no nie wiem, rewelacyjne fluidy po wczorajszym rytuale pełni w Skorpionie, po prostu puszczają blokady, więc mamy tutaj zadowolenie. No i co? I przystępujemy do działania. Odezwę się do Was jeszcze na pewno. Pa, pa. Minęło pół godziny. Powiem Wam, co będę robiła. Teraz rozstawiam statyw i oświetlenie, bo będę dla Was nagrywała filmy z przesłaniami. Robię to raz w miesiącu i potem wpuszczam takie przesłanie raz na tydzień. Właśnie ugotowały się brokuł, właśnie ugotowały się jajka, teraz wszystko stygnie. W tym czasie ja nagram filmy, oczywiście obrabiać będę je potem. I może pokażę Wam, jak sobie do tej sałatki coś kroję, albo Wam nie pokażę i pokażę już gotowy efekt. Nagrywam filmy z przesłaniami, dlatego nie mam w ogóle make-upu, trochę rzęsy podmalowałam rano, jak wychodziłam, ale to tylko rzęsy. Nawet nie mam podkładu ani pudru, nic tu się nie dzieje, dlatego że są mi potrzebne ręce. A, paznokcie malowałam, no właśnie, bo są mi potrzebne ręce do nagrywania tego. Pewnie nagram jeszcze jakąś recenzję, któryś kart, które lubię, zobaczę, co mi się tam w ręce właduje z tych moich 1000 talii. Powiem Wam, że strasznie się wczoraj, bardzo był dobry dzień wczoraj, dlatego że jedna osoba, której stawiałam karty, przyniosła mi magnes. Ja zbieram magnes na lodówkę i jeżeli moi klienci jadą w jakieś dziwne miejsca, to zawsze ich zmuszam do tego, żeby mi przywozili magnes, że rzadko się zdarza oczywiście, że jeździmy, bo wiadomo, że Polska nie jest bogatym krajem i niestety nie ma jakiejś tam jazdy, no to mam magnesy z Grecji przywiezione i mam magnes teraz z Illinois, z USA. Strasznie mnie to cieszy, moja lodówka się powolutku zapełnia. No po prostu rewelacja. No taka mała pierdoła, człowiek czasem taki uradowany. No właśnie. Zobaczcie sobie, jak wygląda przygotowanie. Tu mam statyw, do którego zaraz wkręcę aparat. Tu mam lampę. Tu już płonie świeca moja, naszykowane zeszyty i piórniki i będę nagrywała, także do zobaczenia. Cześć słoneczka moje, perspektywa przyprawy złoty kurczak, ale już mam tak. Brokuł ugotowany, podzielony na cząstki, jajka, które zaraz pokroję, pokrojone, no mówcie, biust kurczaczka, zaraz będę smażyła w tymże w tejże przyprawie. Woda na makaron się gotuje i tak jak mówiłam, makaron pełnoziarnisty, dodam do tego podprażone słonecznik plus dynię, groszek, ananas, to jest akurat fasolka, żeby nie było, ananas i żurawinka. Nie wiem, co z tego wyjdzie, zobaczymy, no ale na razie jestem na tym etapie pracy. Tutaj, słuchajcie, dodaję przyprawy. Jak to się dobrze podsmaży, to już nie trzeba będzie naprawdę solić tej sałatki. Złoty kurczak, przyprawa, my to kupowaliśmy na kilogramy, więc to nie jest ten sam złoty kurczak. On był przywieziony od razu faktycznie z miejsca, gdzie przypraw jest najwięcej, czyli z Indii. Dlatego mam w takich pudełkach. Ale no właśnie, zobaczymy, jak to się... O, można, słuchajcie, już dodać wodę do makaronu, makaron do wody. Zobaczymy, co się będzie... O, za mała dziurka. Kurwaczki. Nie chciałabym, żeby było za dużo. Drewniana łycha. I niech się gotuje jakieś 10 minut. Dobra. Trochę oleju do garnka. Z kurczakiem, co by się nie spiegł garnek. Znowu wymieszam, żeby olej na dno poszedł. O, jako tako. Można oczywiście to zrobić na patelce, ale mi, słuchajcie, będzie lepiej w garnku. Wygodniej po prostu. Gaz. Jesteś, gazie, jesteś. Dobra, niech się smaży. I co? I bierzemy deskę. I bierzemy się za krojenie jajek. Nie muszą być, słuchajcie, pokrojone naprawdę idealnie. Bo i tak wszystko będzie w większych kawałkach. Jak nie muszą być idealnie, to ja chyba to zrobię po prostu tak. Bez deski. Bo nie jest to sałatka taka, wiecie, jak to kiedyś w komunie było, to taką kosteczunkę i im lepsza gospodyni, tym zwinniejsza kosteczka była. Pamiętacie? A teraz mieszamy różnego rodzaju składniki na zasadzie, żeby były dobre. No fajnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To taki prezent będzie. Nie żeby coś, ale... Wiecie, facetowi to ciężko coś wymyśleć, kupić, pierdół nie lubi, koszulę to trzeba dobrać, a to człowiek nie wie, jaki kto ma gust za bardzo. A jak się na takie imieniny wódę z sałatką przyniesie, tutaj plus 18, oczywiście, to myślę, że naprawdę wszyscy będą zadowoleni, wszystko będzie zjedzone, żadna pierdoła nie zostanie, nie będzie zagracało. I słuchajcie, nie ma to jak radocha. Ja zobaczę, jaka ona będzie w konsystencji, bo może się okazać, że będzie w ogóle bez majonezu, ale nawet gdyby, to słuchajcie, nie wiem, łyżka, nie więcej, tak żeby tylko, wiecie, zapaćkać, zapaprać, a nie nałożyć tego majonezu jak głupio, nawet nie dla smaku, tylko właśnie dla konsystencji, jak gdyby. Dobra, ale pół jajeczka to ja sobie zjem. No dobra, ćwiartkę sobie zjem. Zują różne rzeczy. No i tak to będzie wyglądało. O, wcinam jajko. Smażę. I moje słoneczka. Gdzie tu jesteście? Oczekajcie, oddalę was. O, oddalam. Dobra. Ła. Konstrukcja po prostu, konstrukcja jest świetna, stoicie na konstrukcji czegoś z czymś. I co? Smażę, wrzucam wszystko, mieszam, zobaczę i pokażę wam efekt. Film już nagrałam, więc w sumie biorę się do obróbki za momencik, tak? Bardzo szybka sałatka. Tyle, że trzeba wszystko ugotować, ale jak już się ugotuje, to 3 sekundy i jest. No dobra, czyli wyłączam się. Słuchajcie, to nie jest paranoja, to jest po prostu świeczka w kuchni, ale wiała, bardzo ją przestawiałam po prostu w inne miejsce, ale zawsze u mnie się wszędzie coś pali. Tak to wygląda. Miszmasz taki. Pozdrawiam miszmaszową, od razu mówię. Ale łycha majonezu będzie, bo to się nie klei się. A i żeby nie było, to nie jest tak, że ja znam ten przepis i w ogóle robiłam tą sałatkę 50 razy. Po prostu pomyślałam, jakie smaki bym chciała zmieszać. Taka twórczość własna. No dobra. tak wygląda prawie końcowy efekt. Tyle majonezu chciałam wam tylko pokazać, że tak do zabielenia, zagęszczenia. No. Jest kurczak, wszystko jest. No zobaczyłam, znowu wyszła Micha jak dla wojska. Dobra, dobrze, że dużo ludzi będzie, zjom i niech ją na zdrowie. Pa, pa. Zobaczcie, moi kochani, przygotowałam dla was sól do wysyłki, czyli rozsypałam wszystko, co miałam na ilość osób, które się zgłosiło. I jutro będę rytualizowała tęże sól. Fajne wam woreczki dobrałam? Będziecie zadowoleni. No, w każdym razie pójdzie do wysyłki w poniedziałek, wtorek, a jutro w niedzielę będzie czaromarowana reklamówka z Biedronki. A tu koperty. No właśnie. Tak to wygląda. Sporo dzisiaj mi się udało rzeczy zrobić. A dzisiaj, moi kochani, na obiad odgrzewana zupa pieczarkowa, zabielana łyżką jogurtu. Bardzo lubię, czyli jak ja to robię? Wywar na jakimś mięchu, wszystkie warzywa, czyli marchewka, pietruszka, seler, pora i potem kartofelki i potem pieczareczki, to znaczy odwrotnie, najpierw pieczareczki, potem kartofelki, to się wszystko gotuje, a potem łyżka jogurtu i taka warzywna zupka z posmakiem pieczarkowym. Więc ja będę wcinała i do zobaczenia.